Matko, nie odchodź od nas Jezusem. Patrząc na Twoje oddanie się Bogu, oto ja służebnica Pańska, dostrzegamy w Tobie jedyna dla Jezusa w nas ocalenie. Matko pokorna, my Twoje dzieci, mamy stać się podobni do Ciebie. Dzieci mają być takie, jak ich matka. Przyjmij nas, Jasnogórska Pani. Przyjmij tych, po których dziś zagościłaś, tą zelowską wspólnotę, którzy Cię czczą w tej świątyni, której patronujesz w jej głównym ołtarzu. Oddajemy się Tobie my, kapłani, wierni, dzieci i młodzież, starsi przykuci do łoża cierpienia oraz całe rodziny. Oddaję Tobie naszą parafię, miasto i wioski, aby nie spoganiały, aby żyły tradycją chrześcijańską. Oddaję Ci wszystkie drogi, którymi wchodzi polskie życie, aby na tych drogach spotykały się z prawdziwą drogą, prawdą i życiem, którym jest Twój Syn. Oddaję Ci także wszystkie miejsca pracy, gdzie człowiek uszlachetnia materię. Dobro Boga Stwórcy oddaję Ci ojców i matki, rodziców czuwających nad kołyską i nad wychowaniem dzieci. Oddaję Ci miejsca, w których nasze dzieci i młodzież się uczą. Nie dopuść, Matko, aby tam, gdzie zdobywają wiedzę, traciły wiarę, wszak są przyszłością naszego narodu. Strzeż nas, Kościół, Matko Chrystusowa. Broń go i wspomagaj. Zaprowadź do zwycięstwa. Matko, my Ciebie kochamy. Jesteśmy z Tobą i oddajemy Ci nasze serca, które te kwiaty w postaci serca są jakby naszymi sercami na Twoją chwałę. Bądź z nami w każdy czas. Wszech ludzkich pokoleń. Witaj, przez którą została dana radość nam, wołającym, błogosławionaś Ty między niewiastami, Najczystsza Królowo. Od zarania naszej wiary jedno słowo niezmiennie łączy się z Tobą, Bogu Rodzico. To słowo radość. Dokładnie tak, jak to brzmi w tych prastarych modlitewnych wezwaniach. Nawet zdziwienie Elżbiety z usłyszanej przed chwilą Ewangelii jest pełne niepohamowanej radości. Wpisujemy się w ten radosny nastrój i my zgromadzeni w zelowskiej świątyni, aby pozdrowić Cię w Twojej cudownej, częstochowskiej ikonie, Bogu Rodzico. Do Twoich stóp, Matko, kładzie dziś dziękczynną, radosną modlitwę zelowska parafia katolicka, której jesteś patronką, a wraz z nią i cała zelowska wspólnota samorządowa. Przeżywamy dziś swoją własną wielką radość. Radośnie z całą ojczyzną, której stanowimy zelowską cząstkę, wierzymy i wyznajemy ustami i sercem, że Bóg dał nam Ciebie, dał nam w Tobie przedziwną pomoc i obronę na każdy czas naszej trudnej historii. Także i na czas obecny, czas gruntownej i wciąż jeszcze niepewnej sukcesu przemiany, zmierzającej do odzyskania chrześcijańskiego oblicza naszego kraju w warunkach prawdziwej niepodległości i dobrze wykorzystanej wolności. Jak zawsze, tak i obecnie, w Tobie, Matko, pokładamy nadzieję. Ufamy, że dzięki Tobie ojczyzna nasza, a wraz z nią i gmina Zelów, będzie rozwijała się w pokoju. Zelów jest Twoim miastem, Matko i Królowo.
Więc ochraniaj to miasto Twoje, przeczysta Rodzicielko Boga. W Tobie bowiem ono wiernie trwa i w Tobie umacnia się i rozwija. Przez Ciebie zwycięża wszelkie trudności. A ponieważ rzeczy sławne mówią o Tobie w pokoleniach i pokoleniach, Boga Słowo bowiem w łonie ogarnęłaś, czystą zaś pozostając Bogu Rodzico Maryjo, przeto wszyscy Ciebie czcimy, prosząc, błagaj Pana, którego zrodziłaś, aby zbawił dusze sławiących Ciebie. Pozdrowiona, Bogu Rodzico, Dziewico Maryjo, Jasnogórska Pani, zgromadzeni przed Twoim wizerunkiem, Maryjo, pełni ufności zawierzamy Tobie, patrząc w Twoje oczy, siebie samych i naszą parafię. O Maryjo, Ty dobrze wiesz, co nam potrzeba. Wiesz o wszystkim, co nas boli i smuci. Znasz nasze problemy, cierpienia i trudności. O Maryjo, Ty dobrze wiesz, co potrzeba naszym sercom. Prosimy Cię, uproś u Twojego Syna łaskę zbawienia. O Maryjo, prosimy Cię gorąco i szczerze, bądź z nami w każdy czas. O Maryjo, prosimy Cię, nasza Królowo, powiedz swojemu Synowi o naszym często trudnym i skomplikowanym życiu. Powiedz Mu o naszych słabościach i szczerych dążeniach. O Maryjo, Pani Jasnogórska, Twojemu niepokalanemu sercu zawierzamy nasze prośby. Otwieraj serca naszych rodzin na wiarę, na Słowo Boże, na chrześcijańskie świadectwo. Oświecaj umysły naszych rodziców, aby otaczając swoje dzieci troskliwą opieką i mądrą miłością umieli je prowadzić ku Twojemu Synowi. Kształtuj w duszach naszej młodzieży i dzieci prawe sumienia i wolną wolę, aby wzrastając w łasce mogli wielkodusznie przyjąć dar Boży. Uproś dary Ducha Świętego i wskaż drogę ludziom zagubionym i uwikłanym w różne nałogi, przeżywającym chwilę zwątpienia. O Maryjo, nasza kochana Matko, prosimy Cię gorąco i szczerze, bądź z nami w każdy czas. Wołam, jak wołał nasz wielki rodak Jan Paweł II, Totus tus, Maryjo, totus tus, bądź z nami zawsze i na każdy czas. Ave, 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 ave.
głos przedstawiciele młodzieży. Maryjo, Królowo Polski, nasza najlepsza Matko, my, młodzi, należący do tej wspólnoty parafialnej, przychodzimy przed Twój jasnogórski wizerunek z hołdem, miłością i wdzięcznością. Pragniemy Ci raz jeszcze powiedzieć: jesteśmy przy Tobie, pamiętamy, czuwamy. Oddajemy się pod Twoją macierzyńską opiekę. Tobie, nasza Matko, powierzamy naszą młodość, nasze przyszłe i dorosłe życie. Wielu z nas przeżywa dziś swój trudny czas. Wielu ucieka od Twych dobrych pouczeń, łamiąc Boże przykazania. Prosimy Cię, Matko, niech nasze młode serca będą czyste i niewinne, a nasze sumienia kształtowane na prawdzie Ewangelii, którą dał nam Twój Syn. Niech Jego nauka będzie zawsze naszą mądrością, a Jego krzyż stanie się dla nas znakiem nadziei i zwycięstwa. Chcemy, Maryjo, by nasze młode życie rozwijało się w Twojej szkole. Matko pięknej miłości, pomóż nam wzrastać w szlachetnym i pełnym człowieczeństwie. Wspieraj nas w nauce i codziennym zmaganiu się z naszymi słabościami. Naucz nas czystej i ofiarnej miłości, abyśmy naśladując Ciebie, przeszli przez życie godnie, jak przystało na prawdziwych chrześcijan. Maryjo, Królowo Polski, bądź z nami w każdy czas. O to Cię prosi młodzież z Zelowskiej parafii. Kazał nam się uczyć, dzieci. Matko Najświętsza, Mamo nasza najlepsza, na ręku trzymasz swojego ukochanego Syna, małego Jezusa, którego przyniosłaś, aby był już na zawsze z nami. Matko ukochana, daj nam budę naszego małego serca, by zamieszkał na zawsze i znalazł swój dom. Chcemy być dobrzy, mądrzy i być blisko Ciebie, Matko. Naucz nas kochać i szanować naszych rodziców i wychowawców. Otocz wszystkie dzieci naszej parafii płaszczem swojej macierzyńskiej opieki. Przygarnij nas do siebie, ukochana Mamo, i przytul do swego serca jak Jezusa. Czuwaj nad nami i nieustannie ucz.
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wierną. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Przysłów. Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał, ani źródła, co wodą tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek był na ziemi. Gdy niebo umacniał, z nim była. Gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemią. Ja byłam przy nim mistrzynią, rozkoszą jego dzień po dniu, cały czas igrając przed nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń mych nie odrzucajcie. Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień uczuć moich czeka, by czuwać u progu mej bramy. Bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana. Oto słowo Boże. Yeah.
Bracia, gdy jednak nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Oto słowo Boże. Nawiedził
domu pewnej rodziny. Zwykłej, skromnej. Jaka wielka radość i jaka niespodzianka. Ileż łez, wzruszenia w takiej okazji. A cóż to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie. Można by powtórzyć za świętą Elżbietę. Cóż to, że Maryja pragnie, aby wziąć ją ze sobą, do siebie. Można bardzo się uradować. To wielka radość, kiedy Maryja mówi, weź mnie ze sobą. Dzisiaj będziesz wracać, pójdę z tobą do twojego domu. Można by w pewnym sensie powiedzieć, taki zawsze. Taka radość, którą można by się pochwalić przed innymi. Można by okazać się, mam tak cudownego, wspaniałego gościa. Ale można też spojrzeć inaczej. Można też spojrzeć na to wołanie Maryi trochę bardziej poważnie. Wziąć ją do siebie nie tylko na chwilę. Nie tylko tak pogościć, poradować się, a potem, kiedy mamy wrócić do swojej codzienności, powiedzieć do widzenia, idziesz dalej, a my wracamy do swoich zajęć. A my wracamy do swoich zwykłych nawyków. Wziąć Maryję do siebie, to znaczy przyjąć ją na stałe. Nie uczynić jej tylko przelotnym, chwilowym gościem. A w takim wypadku to trzeba będzie popatrzeć, jaką moją codzienność okaże matce. Co takiego będzie mogła oglądać, w czym rozpozna mnie jako swojego syna, jako swoją córkę. Co takiego będzie, co przyniesie jej radość. Wszak można tej matce przedstawić to, co ją będzie z pewnością cieszyć. Jak jest pokarm, który nieustannie zachowywała w swoim sercu. Pokarm Bożego Słowa. Wszak przecież możemy wyczytać w Ewangelii, że z uwagą zachowywała i rozważała słowa swojego Syna. Kiedy spotykamy scenę, gdy ktoś woła do Jezusa, błogosławione łono Cię, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś, to przecież Jezus odpowiada, ale również i ci, którzy słuchają Bożego Słowa i wypełniają je. Maryja jest służebnicą Bożego Słowa. Jest tą, która jest nieustannie zasłuchana w Słowie. Podąża za tym Słowem i wypełnia je. Rozważa w swoim sercu. Karmić się wraz z nią tym Słowem. Trzeba będzie przecież wtedy, kiedy zechce wziąć ją w swój dom, usiąść czasami z matką i porozważać to Słowo. Czy znajdziesz na to czas, żeby zatrzymać się razem z Maryją i porozważać Słowo Jezusa? Żeby nie tylko tak, kiedy przyjdę do świątyni, ale u mnie w domu ono było tym codziennym pokarmem, chlebem powszednim. Patrząc na matkę, która gości u mnie. Czy można gdzieś tam przy głowie zdenerwowania, niechęci zrugać żonę albo dzieci? Czy można, gdy ona tego słucha, wywlekać wszystkie wady moich sąsiadów, czy też współpracowników? Czy można, gdy ona jest tuż przy mnie, siedzieć marnując czas przed telewizorem i wpatrywać się w całkiem inne oblicze? Nie tylko czasem marnować, ale może i sięgać po jakieś bezeceństwa, które będą wypaczać, gościć w moim domu. Czy zrobię to wtedy, kiedy jest moja matka? Wtedy, kiedy chcę ją autentycznie ugościć. Jak może mieszkać dziewczyna u chłopaka, czy chłopak u dziewczyny przed ślubem, zanim Pan Bóg ich pobłogosławi i wtedy spojrzeć na matkę, która jest u mnie? Czy przyjmie to jako coś dobrego i chwalebnego? Czy będzie to kolejny smutek? Czy chcesz gościć i zasmucać matkę przez to, że czasem wrócisz chwiejnym krokiem do domu, smucąc swoich bliskich,
a może czasami jeszcze przyprawiając ich o rozpacz, bo to nie jeden czy piąty raz. To wszystko pod jej okiem, to wszystko, kiedy ona patrzy. Wziąć ją do siebie, to może być niekiedy bardzo krępujące. To może wymagać od ciebie wielu wyrzeczeń, wręcz zmiany swojego życia. Przecież przy niej nie można w ten sposób postępować. Czy rzeczywiście chcesz wziąć ją do siebie? Dzisiaj, kiedy wypowiadaliśmy te piękne, uroczyste słowa, trzeba teraz odpowiedzieć na to pytanie. Uczeń od tej godziny wziął ją do siebie. Czy chce wprowadzić Maryję do swojego domu? Takim, jakim ten dom jest. Czy znajdę tam dla niej gościnę, która nie przyniosła dla niej wstydu? Czy moja codzienność jest taka, że nie będę zażenowany, że ona jest tak bliska? Ale moi drodzy, przecież można robić tyle pięknych i wspaniałych rzeczy. Przed Maryją możemy roztaczać nie tylko to, bo zobaczcie, to, czego się krępujemy przed Maryją, to jest właśnie zło. Tylko wtedy, kiedy oddalimy się od Niego, ona rozpozna w nas autentycznie kogoś sobie bliskiego. Rozpozna oblicze swojego Syna. To właśnie nawiedzenie, zawołanie po to, aby każdy z nas mógł przyjąć ją w swój dom. Czy chcesz zaprosić ją do siebie? Oto ta doba rozważania, doba przemyślenia, czy ma zostać w twoim domu. Nie powędruje dalej do kolejnej parafii, aby została i była, patrzyła na ciebie, a ty, abyś mógł się radować, nie czuć się skrępowany, ale oddawiając swoje życie, wytyczać jego dobry szlak, którym uśmiechniesz i powiesz: Matko, dobrze, że ze mną jesteś. Amen. Wyznajmy wspólnie naszą wiarę, mówiąc: wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, uczynowany również za nas, odnosił się zmiłowanym, został wnętrzony i pożerany i zmartwychwstał z trzeciego dnia, jak to znamy, jak i są, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale, aby nieustannie wsłuchiwał się w głos Jezusa Chrystusa i naśladował swą Matkę Maryję w modlitwie i wiernej służbie Bogu i ludziom. Ciebie prosimy, wysłuchaj.
módlmy się za naszą parafię, w której przeżywamy dni nawiedzenia ikony Jasnogórskiej Madonny, by wpatrzona w świętość Maryi stawała się jak najwierniej naśladować jej gorliwość. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, aby nasza modlitwa pomogła im w doświadczeniu pełni życia i miłości Ojca, który jest w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, byśmy jak z największą czcią przyjmowali Najświętszy Sakrament, który jest zadatkiem chwały naszej duszy i ciała. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, przyjmij łaskawie prośby swojego ludu, który raduje się chwałą Maryi Królowej Polski. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę.
wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi Matce Bożej i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy. Przez Chrystusa,